Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself witam Was w serii pytań i odpowiedzi. Niedawno miałem fajną konwersację z Marcinem. Marcin opowiadał mi o swoich lękach i napisał do mnie swoją własną historię. Podzielił się swoim własnym problemem i pomyślałem, że podzielę się tutaj dalej jego wypowiedzią i Pomogę tutaj nakreślić Wam pewien obraz sytuacji i dać pewne rady, wskazówki odnośnie tego, jak radzić sobie z lękiem. Jeżeli macie problemy z lękiem i chcielibyście dowiedzieć się co nieco więcej, to zostańcie, proszę, ze mną do końca tego nagrania. Mój umysł wpadł w tryb nieustannego poszukiwania argumentów na to, że coś jest nie tak, że jest źle i tworzy ogrom negatywnych myśli, czemu to towarzyszą duże lęki. Założyłem w pewnym momencie ten dialog, że są to tylko myśli, że bardzo często kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, w większości są zniekształcone, kłamliwe. Dodatkowo mój umysł myśli jedynie o tym dialogu i jedyne co robi, to szuka sposobu na uwolnienie się od niego, tak bardzo wbiło mi się to w głowę. Odcina mnie to kompletnie od rzeczywistości, od relacji, od innych emocji. Jedyne na czym mój umysł skupia swoją uwagę, to kontrola tego. Czy w danym momencie jestem wolny od tego dialogu, czy też nie? Czy jeśli wróci, będę wiedział, co z tym robić, jak się zachować, czy też nie? Wysyła też ciągłe lęki, podyktowane myślami, że nigdy z tego nie wejdę, że nie mam sposobu, by ten natłok myśli nie miał nad mną władzy, że próbowałem tyle razy i to wraca. Marcin opisał też wiele innych problemów, z tym związane, z jego lękiem, albo myślałem, że skrócę jego wypowiedź i podzielę się tylko i wyłącznie tym konkretem. Jest jedna bardzo ważna rzecz, którą chciałbym Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o lęk, bo to jest moim zdaniem ważne. Cały lęk, cała istota lęku bierze się z naszej głowy. Mam tutaj na myśli lęk, który jest wytworzony, wykreowany przez umysł. Lęk wywołany przez napięcie, przez konflikt. Konflikt. Przez niepewność, przez neurotyczność, też perfekcjonizm jest formą lęku, może być perfekcjonizm taki lękliwy. W psychologii również wyszczególnia się coś takiego jak strach. I mówi się, że strach to jest taka naturalna reakcja obronna organizmu, że jak się czegoś boimy, to wiemy jak się przed tym chronić i możemy coś zrobić, żeby przeciwdziałać. A lęk to jest takie nasze urojenie umysłowe. Ja tutaj nie będę się zagłębiał w ten temat. Po prostu chcę, żebyście wiedzieli, że istnieje taki podział na lęk i strach. No i strach to jest ten taki mechanizm naturalny, a lęk jest takim dodatkowym wyobrażeniem. Nie jest realny, nie ma realnej substancji, nie jest w ogóle poparty faktami rzeczywistymi. I wiąże się z tym wiele niuansów. Przede wszystkim, tak jak opisał Marcin: jak jesteś w stanie lęku, to nakręcasz się w stanie lęku. Wszystko to, na co spojrzysz, to, czego doświadczasz, będzie potwierdzało Twój lęk. Pewnie doskonale wiedzą o tym osoby, które mają takie problemy społeczne, taki społeczny niepokój. Jeżeli boicie się oceny innych ludzi, unikacie kontaktów społecznych, jeżeli czujecie się wycofani i ciągle macie wrażenie, że ktoś Was ocenia, to widzicie ciągłe to potwierdzanie Waszego poczucia wartości. Że i nie was ocenią, że was odrzucą. Że taki dyskomfort w ciele, takie napięcie, brak takiej naturalności, brak spontaniczności. Często też doświadczają tego osoby, które mają pewne problemy somatyczne, nerwice serca, nerwice układu pokarmowego, paraliże ciała, mięśni, problemy z myśleniem, tak? takim konstruktywnym myśleniem, albo osoby, które mają takiej skrajny stan neurotyczności, jeżeli naprawdę mają już takie hardkorowe urojenia. Bo to już zaczyna tak jakby podchodzić jedno pod drugie. I jedna wskazówka, którą mogę Wam dać, jeżeli chodzi o lęk, to jest to, że nie znajdziecie pełnej odpowiedzi i pełnego rozwiązania w Waszej głowie. To znaczy, Wy możecie poszukiwać wiedzy i informacji z zewnątrz, tak? Uczyć się Psychologii, rozwoju osobistego, iść do psychologa, iść na terapię, iść na coaching, ale to nigdy w 100% wam nie pomoże, ponieważ nikt na tym świecie wam nie pomoże. Przede wszystkim, zdawajcie sobie sprawę z tego, że nie jesteście jedynymi osobami, które mają problemy z lękami. Lęki mają wszyscy. Każdy człowiek na Ziemi się po prostu boi. Lęk jest jedną z podstawowych naszych motywacji, żeby przetrwać. Gdybyśmy się nie bali, to byśmy wymarli bardzo szybko. Zobaczcie, co się stało w sytuacji pandemii koronawirusem. Mówię o tym, ponieważ może to Wam pomóc. Jeżeli będziecie mieli tą świadomość, że nie jesteście jedynymi osobami, które mają z tym problem, to może poczujecie się bardziej akceptowani. Bo często jest tak, że jak masz problem z neurotycznością, to bardzo skupiasz się na sobie. Analizujesz siebie, skupiasz się na sobie, ciągle rozmyślasz o sobie, próbujesz siebie naprawić, próbujesz siebie zmienić i cały czas jesteś naprawdę mega skupiony na sobie to ty możesz nawet o tym nie wiedzieć. Możesz nie być w pełni tego świadomy. Inni ludzie mogą na ciebie popatrzeć z zewnątrz i widzą, że masz z czymś problem. Mogą ci nawet powiedzieć, hej, wyobrażasz to sobie, olej to, odpuść sobie. To czasami jest denerwujące, bo masz takie wrażenie, że nikt cię nie rozumie. No i na pewnym polu nikt cię nigdy nie zrozumie, bo jesteś sam dla siebie, ze sobą, w swoim własnym życiu jedynym bytem, który siebie poznaje. tak, W rzeczywistości tej takiej poznawalnej bezpośrednio. Mówię wam o tym, bo Będziecie bardzo dużo czasu poszukiwać poczucia bezpieczeństwa, w pewności siebie, i innych ludzi. Ja widzę to cały czas. I o ile wiecie, pewność siebie jest ok, nie? Kompetencje są ok, wiedza jest ok, super, nie? Ale ten kompulsywny nawyk, żeby się ciągle upewniać we wszystkim, jest cholernie wyniszczający, bo raz, że ci zabiera energię, dwa, Uniemożliwia samodzielność, bo ciągle musisz się upewniać, ciągle musisz sprawdzać, ciągle musisz się pytać innych, ciągle szukasz kogoś pewniejszego od siebie, kto da ci poczucie bezpieczeństwa, to jeszcze Twoje myślenie jest tak, jakby zablokowane i ograniczone do Twoich lęków, do Twoich ruminacji. Nie jesteś w stanie w ogóle zaryzykować, odważyć się, zaplanować czegoś, wyznaczyć jakiegoś celu. I najlepszym sposobem na to, żeby sobie z tym poradzić, jest zacząć pracować nad ciałem, jest zacząć uprawiać sport, jest zacząć biegać, przełamywać swoje bariery, podróżować, wychodzić z własnej strefy komfortu, nawet na siłę tak, o, po prostu ruszyć, iść przed siebie zrobić coś tak totalnie odjebanego w kosmos, byleby tylko przekroczyć granicę swojego ego, żeby ono się zamknęło, żeby dostrzegło, że nie jest ostateczną rzeczywistością. I ja nie mówię tutaj o ego, że ego jest złe, tak? że ego to jest straszny byt, że trzeba zniszczyć czy pokonać ego. I tak tego nigdy nie zrobisz, bo zawsze będziesz miał pewnego rodzaju odzwierciedlenie rzeczywistości, uproszczony model rzeczywistości w formie myśli. No tak funkcjonuje nasz umysł. Masz po prostu zrobić coś, co totalnie przełamie Twój schemat, w którym żyjesz. Jeżeli siedzisz samemu ze sobą, jesteś zamknięty w mieszkaniu, musisz iść do ludzi. Sorry. Po prostu musisz ruszyć tyłek i wyjść do ludzi. Jeżeli ciągle siedzisz w swojej głowie, musisz ruszyć tyłek i zacząć ćwiczyć z ciałem. Robić jogę, biegać, ćwiczyć. To ci naprawdę pomoże. Są badania naukowe potwierdzające to, że osoby, które uprawiają sport mają niższy poziom stresu i niższy poziom niepokoju. Dodatkowo ćwiczenia takie jak uważność ale al, albo medytacja, one pomagają. One pomagają rozluźnić napięcie. Dodatkowo relaksacja również są bardzo pomocne. Ale Marcin również mi pisał, że próbuje tych technik, ale one mu raz pomagają, a raz mu nie pomagają. I to jest właśnie dlatego, bo ciągle tkwisz w tym samym miejscu. Ja nie mówię tego tak, wiecie, hardkorowo, żeby komuś coś pojechać. Nie, ja... Właśnie zauważyłem, że ostatnio stałem się taki mega wrażliwy, mega empatyczny, mega spokojny, i mam wrażenie, że nie dociera do ludzi to, o czym ja mówię. Ty musisz ogarnąć siebie, wziąć się w garść, zrobić coś, naprawdę przełamać się. To nie przyjdzie do ciebie samo. Owszem, niektóre rzeczy przychodzą na spontanicznie, rzeczy się zadziewają w życiu. Ale ty naprawdę musisz się ruszyć, jeżeli coś chcesz z tym zrobić, przełamać swoje własne lęki. Bo ja powiedziałem, wszyscy się boją. Ja też się boję. Już wyćwiczyłem sobie taki stopień opanowania siebie, że praktycznie tego lęku nie mam. Nie widzę go nawet. Nawet jak mam trudny dzień, trudną chwilę, to to zaraz znika. Mnie tego nie ma. Siedzę tym czasami przed kamerą, żeby pokazać, że jestem normalnym człowiekiem, ale tak naprawdę to mam to w dupie i. Mnie to takie nie trzyma. Ja wiem, że ja sobie poradzę w każdej sytuacji, bo ja tyle razy siebie zmieniałem, tyle razy wychodziłem ze strefy komfortu, tyle razy wyznaczałem, realizowałem cele, już to robiłem tyle razy, że ja znam te wszystkie schematy tego, co to znaczy działać, co to znaczy stać w miejscu, jak działa umysł, o co chodzi w życiu. Ja już dla siebie to rozkminiłem. Popatrzcie na wszystkich ludzi sukcesu, dlaczego wszyscy mówią o jednym i o tym samym. Masz ruszyć tyłek, wyjść ze strefy komfortu, zrobić coś z tym życiem. Nie musisz tego robić. Możesz sobie żyć spontanicznie tu i teraz, ale czy na pewno będziesz wtedy w 100% przytomny tej chwili obecnej i nie będziesz się bał? Bo ja poznałem wielu ludzi, którzy bardzo duchowo żyją, bardzo tu i teraz żyją, ale wciąż mają problemy. Nie ogarniają tematów materialnych, nie ogarniają. Tematów przetrwania. Mają wywalone. Owszem, żyją sobie chwilą, ale nie ogarniają tych tematów i prędzej czy później to do nich wraca. Ja w swoim życiu od samego początku starałem się ogarniać te tematy. Zresztą opowiadałem wam w wideo ostatnim, że też czekają mi teraz grube zmiany. Sam podjąłem decyzję, że chcę zmian. Zresztą takie były moje plany. Chciałem przyjechać do Krakowa z Asią Zamieszkaliśmy tutaj w tym mieszkaniu. Ja. Powiedziałem, będziemy tutaj rok i się przeprowadzamy, idziemy dalej. Rok minął, jak chcę dotrzymać swojego własnego zdania, sam dla siebie. Przeprowadzamy się, idę dalej. Będę się dalej rozwijał. W tych samych praktycznych tematach, może inaczej, nie wiem, w zasadzie to zobaczę, co będzie. W zasadzie to bardziej chciałbym się rozwinąć w tym, żeby przekazywać innym ludziom wiedzę. I sam muszę wyrobić sobie tą siłę, żeby być takim autorytetem, bo wiem, że tego potrzebują ludzie. Wcześniej się tego wypierałem. Sam żyłem w tym przekonaniu, że guru to zło i e, wszystko to jest ściema i programowanie. Tak, w zasadzie to jest ściema i to jest programowanie. Ale zgadnij co, jak sam siebie nie, nie przeprogramujesz, to albo wpadniesz w jakiś dół nihilistyczny i depresja, albo po prostu... nie wiem... Zgadnij sobie, dopowiedz sobie resztę. Myślę, że jesteście inteligentnymi ludźmi. Te wszystkie rzeczy można wziąć na logikę. W tematach lęku pamiętajcie, że lęku nie przerobicie w głowie. Lęk przerabia się w ciele. Naprawdę. To jest reakcja Twojego centralnego układu nerwowego. Ty musisz wyjść z głowy do ciała. Zrelaksować umysł. Zrobić coś całkowicie innego od tego, co robisz do tej pory. Jedź na odosobnienie. Spędź trzy dni w naturze. Pojedź w góry. Zrób coś totalnie odjechanego w kosmos i zobaczysz, jak cię to obudzi. Tylko będziesz, mówię, musiał przepracować to w sobie. Ja nie mówię tylko i wyłącznie do Marcina. To nie jest moja odpowiedź tylko do Marcina. To jest. Odpowiedź do wszystkich osób, które mają problemy z lękami i chcą coś z tym zrobić. To nie jest wideo też dla ofiar, ani dla osób, które są w totalnym kryzysie i szukają takiej pomocy psychologicznej. Jeżeli potrzebujesz pomocy psychologicznej, idź do psychologa. Naprawdę, idź, poszukaj wsparcia u innych osób. Ja tutaj, na ile jestem w stanie pomóc, na tyle pomagam. A jestem bezpośredni, bo szkoda mi czasu, po prostu i szkoda mi waszego czasu. Nikt wam nie pomoże, nikt was w ogóle w życiu nie uratuje. My wszyscy umrzemy. To jest tak na płaszczyźnie egzystencjalnej. Z tym lękiem i tak prędzej czy później będziesz musiał się pogodzić. To jest trudne, to jest cholernie trudne. Dla mnie to było trudne i nadal jest trudne, bo to jest jakbyś każdego dnia akceptował życie na nowo, uczył się żyć na nowo, poddawał siebie na nowo, nie przywiązywał się do niczego i po prostu no to może zabrzmieć jakbym nie wiem był gimnazjalistą, ale po prostu miał wywalone. Owszem możesz brać odpowiedzialność, możesz się uczyć, rozwijać, planować, nie wiem, robić co chcesz. Im więcej masz umiejętności, kompetencji, wiedzy, tym więcej możesz. Umiejętności dają ci wolność w zasadzie. Im więcej potrafisz, tym bardziej jesteś wolny. Dobra, słuchajcie, nie chcę się rozgadać, rozgadywać. Mam nadzieję, że pomogłem. Chciałem być prosty, tak, to miał być taki prosty przekaz. Nie chcę Wam dawać jakichś skomplikowanych technik. Tych technik jest dużo. Możecie medytować, robić oddechy, pranajamy, biegać, skakać, nie wiem, ze spadochronu. Eee... <laughs> Brać psychodeliki, tak? Psychodeliki też e, działają przecież e, leczniczo na neu neurotyzm. Tych te te technik, sposobów jest wiele. Jeżeli chcesz to zrobić tak na trzeźwo, na surowo, to Twoim celem jest zbudować siłę. Musisz stać się silniejszy. Uodpornić się psychicznie na życie. Na siebie, na, na lęk. Słuchajcie, jeżeli. To wideo wam pomogło i zarezonowało z wami. Napiszcie komentarze. Jeżeli nie, to też napiszcie, stawcie swoje przemyślunki i bądźcie w tym szczerzy. Naprawdę. Tak cholernie szczerzy sami przed sobą. Bo ja widzę teraz całą masę ludzi przewrażliwionych, zestresowanych, zmęczonych, w depresji nawet moich znajomych, nawet moich przyjaciół, staram się wszystkich wspierać, kochać. Super OK. Cieszę się, że możemy żyć razem i jest fajnie, nie. Ale przychodzi taki moment, kiedy musimy postawić jakiś konkret i zadać sobie pytanie: dobra, co działa? I ja chcę to robić, to co działa, bo ja chcę mieć efekty. Nawet jeżeli chodzi o lęk. I dokonujesz tego wyboru wewnętrznie i po prostu to robisz. I, i, i masz. A będzie to wymagać trochę działań i trochę pracy nad sobą. Musisz przeprogramować swój umysł. Wejść bardziej do ciała, poddać się, zaufać, nauczyć się tego, co to znaczy być sobą, przestać przywiązywać się do opinii innych ludzi, nauczyć się akceptować siebie, kochać bezwarunkowo. Jest cała masa różnych rzeczy do przepracowania. I to wszystko ma związek z Twoimi lękami. Ja mam na imię Damiano, dzięki Wam wszystkim serdecznie za obejrzenie tego wideo. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego — Elo — Buzka.